Szczęść Boże, coś wam powiem. Ja wiem, których wybrałem, lecz potrzeba, aby się wypełniło pismo. Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Przekład tego zdania w Biblii Poznańskiej jest bardziej ostry. Kto jadł mój chleb, kopnął mnie nogą. Kto niszczy wiarę w ludziach, ten obraca się przeciw swojemu darczyńcy. Trwa tydzień modlitwo powołania. Powołania są, lecz nie ma odpowiedzi na te wezwania. Jezus powołuje różnych ludzi do różnych zadań, ale brak odwagi sprawia, że nie ma chętnych. Na mszy chcielibyśmy spotkać księdza rozmodlonego, skupionego, pobożnego, takiego, który poza ołtarzem słucha i jest otwarty. Z kolei ksiądz chciałby mieć wiernych, którzy są zaangażowani i chętni do współpracy. Jak widzimy, nasze oczekiwania są często zbyt wygórowane. Wymagamy, ale nie dajemy nic od siebie. Po jednej i po drugiej stronie ołtarza są tylko ludzie, a nie anioły. I ludzie zawodzą i zdradzają. Bo czytając dzisiejszy fragment, mimowolnie przypominamy sobie Wielki Czwartek i Wieczernik. Jezus pochyla się przed uczniami, myjąc im nogi. Staje się ich sługą. Daje im swoje ciało i krew, wzywając do przypominania tego wydarzenia. A Judasz to wszystko zignorował i poszedł w noc. Poszedł za swoim głosem. Nie przyjął wezwania Boga, choć Jezus także jemu obmył nogi. Z tym gestem obmycia nóg wiąże się posłanie do głoszenia Ewangelii. Jezus zostawia wzór postawy miłości i służby, a jednocześnie okazuje szacunek przyszłym głosicielom. Kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Gest obmycia nóg ma pobudzać nas do głoszenia Ewangelii. Ewangelię można głosić nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem. Niezależnie od tego, co się stanie w naszym życiu, możemy być pewni, że Bóg dla tych, którzy Go miłują, przekształci wszystko w coś dobrego. Dostajemy zaproszenie do pokornego naśladowania Chrystusa. Bo bycie wyznawcą Chrystusa to zaszczyt, a nie powód do wywyższania się czy też do wstydu. Niełatwo jest być sługą, ale tylko służba pozwala dzielić się miłością, którą otrzymaliśmy od Jezusa. Można więc dzisiejszą Ewangelię odebrać jako zaproszenie do wzajemnej wyrozumiałości. Zwłaszcza gdy żyjemy w większym napięciu, większej nerwowości. Dopóki nie pojmiemy Eucharystii i dopóki w niej nie będziemy szukać sił, to trudno nam będzie żyć według takiego postanowienia, którego autorem jest święty Fulgencjusz z Ruspe. Otrzymawszy dar miłości, umrzyjmy dla grzechu i żyjmy dla Boga. Jeszcze jedno. Jezus dziś daje nam pewien sens, byśmy odzyskiwali ducha, by to On dawał nam mocy i chęci do życia. Mówiąc krótko, wzywa nas do odwagi, by nie bać się wyzwań i nie bać się zaproszenia do działania. Byśmy nie odrzucali ręki karmiącego nas Boga. Słowa pisarza Andrzeja Sapkowskiego motywują do namysłu nad sobą. Ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. Prośmy więc o ducha wzajemnej braterskiej miłości, o ducha zrozumienia i przyjmowania siebie nawzajem tak, jak chciał tego Jezus, oraz o odwagę, by odpowiedzieć na swoje powołanie. Z Panem Bogiem.